gdy dowiedziałaś się, Kasiu, pierwszy raz, że mama jest chora, faktycznie byłaś dzieckiem. W jednym z wywiadów przeczytałem, że towarzyszył ci po prostu strach. Domyślam się, że dla uczennicy kilkuletniej to musi być po prostu ogromne takie obciążenie. Czy to jest tak, że potem w dorosłości towarzyszy ci w wielu tematach nadprogramowy stres? Ta choroba nigdy nie wychodzi, a to powoduje, że jak ktoś mnie ostatnio zapytał, czego najbardziej się w życiu boję, to boję się choroby. Co powoduje, że to pewnie tak wpływają na to doświadczenia gdzieś tam z dzieciństwa i nie tylko z życia już dorosłego. Pewnie nie tylko ja oczywiście, ale jest ta czujność bardziej wzmożona, więc od razu jak mamie coś tam się dzieje, już rodzina jest zaalarmowana. Zwłaszcza na jesień, bo to tak się na jesieni stało, także jak po tym pierwszym roku nadchodziła kolejna jesień. Pamiętasz, jak tata zawsze się obawiał, nie? Żeby nie... Znaczy, nie powtórzyło się. Tak, dla głowy już ta jesień była taka, tak, niepokojąca. Tak, niepokojąca bardzo. Ale dziś pięknie było obserwować waszą relację. Wierzę, że my możemy się też uczyć od dzieci, nie tylko od rodziców, ale też w tę drugą stronę. Gdyby udało się powiedzieć, czego pani uczy się na co dzień od córki? Za co można jej podziękować? Za miłość, za to, że jest. Będziemy płakać, to wam gwarantuję. Pani Kasiu, to chyba się mamie należy wielkie przytulenie. Mówiłam, że jest stres, ale to są niesamowite emocje, bo mama pierwszy raz otworzyła się na taki temat. Zawsze to było gdzieś głęboko skrywane, ale w kontekście, patrząc też przez pryzmat, jak wiele osób mierzy się z swoimi różnymi chorobami, jak potrzeba takiego wsparcia, nie tylko dla tego chorego, ale również dla rodziny chorego, bo często ta rodzina nie jest zaopiekowana. To też bardzo ci dziękuję, że byłaś ze mną na sesji, że mogłyśmy razem wystąpić. Dziękuję, Vivi, za wspaniałe przeżycie i też niesamowitą pamiątkę. My też wam pięknie dziękujemy. Ja również. To był najszczęśliwszy mój dzień, kiedyś przeszłam na świat.